Nie zwracajcie, kochani, uwagi na polecajkę Heather Morris na okładce tej książki, dlatego że ku wolności Sue Smethurst z tatuażystą z Auschwitz ma niewiele wspólnego. W sumie nie ma nic wspólnego. Australijska dziennikarka z szacunkiem, z czułością i wyczuciem prześledziła losy swojej bliskiej rodziny i opisała je w najlepszy możliwy sposób. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny sierpniowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Ku wolności Sue Smethurst od domu wydawniczego Rebis to jedna z wielu wojennych opowieści wydanych w ostatnich latach. A jednak jest niezwykła i ważna, jak wszystkie te prawdziwe opowieści o tych, którzy przetrwali, a które my musimy pielęgnować i o których musimy pamiętać. Najważniejsze jednak są słowa wstępu samej autorki. Posłuchajcie. Mam nadzieję, że odbierzesz tę książkę w duchu zgodnym z moimi intencjami. Nie jest to materiał historyczny i nie rości pretensji do naukowego dokumentu na temat Holokaustu. To po prostu historia pewnej kobiety i jej rodziny, opowiedziana z jej punktu widzenia. Dodam tylko, że dokonałam wszelkich starań, by zweryfikować tę historię. Sue Smethurst zaskoczyła mnie szczerze i myślę, że zaskoczy także i Was. Moja historia to nic nadzwyczajnego. Tak powiedziała Mindla Horowitz, zapytana przez Sue Smethurst o historię jej i jej męża. Babcia męża Sue Smethurst, która ze swoim własnym mężem przetrwali wojenne piekło, by wreszcie po latach tułaczki trafić do upragnionego raju. Raju, w którym ciężko przez lata pracowali. Mąż Mindli, Mojżesz Horowitz, znany jednak na całym świecie jako Kubuś Horowitz, był artystą, był klaunem cyrku braci Staniewskich, jednego z legendarnych cyrków działających przed wojną w Polsce. I to właśnie w Warszawie rozpoczyna się żmudna droga przez mękę tej rodziny. Pokonają pół świata, przejdą próby i wyrzeczenia, by wreszcie trafić do upragnionego raju w Australii i tam zawinąć do bezpiecznego portu w 1949 roku. I od razu powiem Wam, co tak zaskoczyło mnie, co tak pozytywnie zaskoczyło mnie w książce Sue Smethurst. A zaskoczyły mnie trzy rzeczy. Po pierwsze, pokora samej autorki względem opowiadanej przez niej historii. Podjęła się tak trudnego tematu, takiego wyzwania, które opisała w szczery, autentyczny, jak najbardziej rzeczywisty sposób, z całym szacunkiem dla przeszłości. Zrobiła to, będąc wyczulona naprawdę, z prawdziwą delikatnością. Wykazała się ogromnym szacunkiem względem opowiadanej historii. Smethurst próbowała tutaj utrwalić prawdziwą historię swojej bliskiej rodziny, robiąc to bez tanich chwytów, bez tanich sztuczek. I to jej się udało. Po drugie, w tej książce zaskoczyła mnie bibliografia. Szeroka i różnorodna. Sięgająca nie tylko do stron internetowych czy podsumowujących je artykułów. Smethurst podaje tutaj konkretne dzieła literatury faktu, konkretne tytuły książek historycznych, czasopism nawet, jak również bardzo konkretne adresy stron internetowych. Przy tego typu publikacjach, przy tego typu opowieściach nie spodziewamy się przecież bibliografii, a może jednak powinniśmy. Po trzecie, zaskoczył mnie sam upór Sue Smethurst, która nie poprzestała tutaj na samych suchych źródłach historycznych. W podziękowaniach można tutaj poznać osoby, które pomogły Sue Smethurst w poszukiwaniach i odkrywaniu wydarzeń z przeszłości. Co więcej, autorka, słuchajcie, przemierzyła całe kilometry naszych polskich dróg, naszych polskich ulic, by dotrzeć do miejsc związanych z jej bliskimi, jak również do tych ludzi, którzy jeszcze żyją, a którzy mogli opowiedzieć więcej właśnie chociażby o cyrku braci Staniewskich czy o samym Kubusiu Horowicu. Zobaczyła miejsca tak istotne dla jej bliskich przed laty. Co więcej, odkryła jeszcze dalszy ciąg tej historii, to jest najbardziej niesamowite. To odkrycie jest najbardziej łamiącą częścią tak naprawdę tej lektury. We współczesnym świecie tak rozpopularyzowanego ślizgania się po faktach, ta ciężka praca dziennikarska naprawdę robi tutaj wrażenie. Ku wolności jest opowieścią jednej rodziny, a jednak jest opowieścią wielu. Nie przez przypadek bohaterka tej powieści, która swoje ostatnie lata przeżyła w żydowskim ośrodku opieki w Australii, opowiadała, pokazując na swoje przyjaciółki, że przecież one przeszły dokładnie to samo. Sue Smethurst wiedziała jednak, że ona musi opowiedzieć tę chociaż historię.
bo każda z tych opowieści zasługuje na wysłuchanie, jak również na spisanie, by pamiętali o niej potomni, by szanowali pamięć o tamtych wydarzeniach. To historia przetrwania, walki, poświęcenia. To również jest historia rodziny i świadectwo tamtych wydarzeń. Jak widzicie, ta książka z tatuażystą z Auschwitz nie ma nic wspólnego. Jest to osobista, rodzinna opowieść, opisana jednak z szacunkiem, z odpowiednim sprawdzeniem faktów, miejsc i ludzi. To opowieść jakich wiele? Nie do końca, chociaż jest to opowieść tak wielu. Czytajcie, jestem ciekawa Waszych wrażeń z lektury. Razem z domem wydawniczym Rebis mamy dla Was Ku wolności do wygrania, pytanie konkursowe, Wasza ulubiona wojenna opowieść albo z drugą wojną właśnie związana. Może to być film, może to być serial, mogą to być książki, może to być gra komputerowa, może to być komiks do wyboru, do koloru. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się tu w opisie pod filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Jestem ogromnie zaskoczona tą książką, zaskoczona pozytywnie. Sue Smethurst odwaliła tutaj kawał doskonałej dziennikarskiej roboty. Nie poddała się, nie oddała wszystkiego tylko, że tak powiem, osobistym wspomnieniom. Nie oddała wszystkiego tylko, no, skrótowcom na stronach internetowych. Po prostu wszystko sprawdziła, wszystko dokładnie potwierdziła, no i poznała również wyjątkowych ludzi, no i odkryła jeszcze taką wzruszającą historię, zresztą sami się przekonacie, jeżeli sięgniecie właśnie po Ku wolności. Zaglądajcie również na bloga Wielkiego Buka, jeżeli chcielibyście sobie poczytać o tej książce, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, kochani, zapraszam Was na klasyki, które warto znać. Książki absolutnie wyjątkowe, lista stworzona razem z Wami. No a jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, mamy tu literaturę gatunkową i piękną. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, zapraszam Was do subskrypcji, klikajcie dzwoneczek, zostawiacie łapki w górę, będzie mi ogromnie miło. Do zobaczenia!